A proszę. Tak wygląda po rozłożeniu linoleum. Teraz będzie czyste. Tylko jeszcze na mokro mopem przejadę tą tynk, czy co to tam jest. Białe. Zmyję, będzie czyściutki. Będzie można wykładać kotką kości. Tam to już się zabrudziło. Tutaj to utnę, żeby było równo. Tylko cięcie. No i tak będzie. A gdzie jest moja siówka? I Romeo? Basiorek jest. Ha, są, zobaczcie. Są. Leżą, plażują się. A. Kiciulki. Kiciulki. A. Teraz. Romeo, co to za pozycja? Co ty tam patrzysz? Na górę patrzysz, Romeo? No. Położył się. A Szorek przykucnął przy nich. Staruszek z młodymi raźmi. Czuję się młodszy. Nie? Masiorek? Tak, z Baribalem dzisiaj byłem drugi raz. U pana weterynarza. No, już bardziej chwatki był. Pan weterynarz zrobił mu próbę chodu, czyli go wypuścił w gabinecie, żeby zobaczyć, jak chodzi. No to on podszedł tam pod okno i chciał wskoczyć na parapet. Co za pierwszym razem nie czynił, bo ledwie tam nogami powłóczył, a teraz już chciał wskoczyć. No ale tam jak za bardzo mu się nie udało, zaczepił się za kaloryfer pazurkiem. Nie mógł się odhaczyć i pan doktor chciał go tam odhaczyć, no to on pana doktora ugryzł. Nie mocno, ale ugryzł. No, tak już się robi dziarski powoli. No i teraz pojadę za dwa dni. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli w środę, a później będzie w poniedziałek i prawdopodobnie w piątek, chyba będzie 5 wizyt. No. No i teraz też będzie w tygodniu wyjazd z mamusią na ponowne szczepienie tam. Pan Zbyszek dopiero wraca pierwszego. No i muszę jeszcze zobaczyć, jak Tola się czuje i z Tolą, jak z nią dalej postępować. Bo na zaszczyki pan doktor w żadnym wypadku on już nie będzie próbował nawet ją wyciągać, łapać, ale w żadnym wypadku. Proponuję, żeby dawać z jedzeniem albo, znaczy z jedzeniem, ale tak, żeby ona sama jadła, to żeby włożyć ją do tej pudełka. Ona ma tam szyby, dwie, zamknąć i tam ją karmić w ten sposób. Ale to mi się nie uśmiecha w ten sposób. A, zobaczcie, kto tam śpi. Kto tam śpi? Baribalek się tam położył. Baribal, kicia! Baribal! Ja go szukam, on tu się położył. No. Dobra, czy to jest to i za dwie godziny będę przewoził ten domek z tarasem, który jest tam u mamuśki i u maluchów pod parkanem. Okazuje się, że one tam co prawda jeszcze jedzą, jak tam wchodzą, jak tam wyłożę, ale nie siedzą w tym domku. A pani kierownik sama, ni stąd, ni zowąd, mówi, że szkoda, żeby ten domek gdzieś tam stał w kącie na uboczu. On powinien być widoczny i zaproponowała, żeby jednak w pobliżu tutaj. Czyli odmiana. I go przewiozę tam, gdzie mamuśka ostatnio była z małymi, na tej skarpie koło naszego oddziału. Tam ustawię pod drzewem. Może mamuśka się przeniesie znowu. A,
A siuszka przyszła tutaj, na stare miejsce. Jest takie wygodne trochę, takie siodło. Nie? I Julcia? A Romeo? O, dwa samce, proszę. Rozłożyli się i robią sobie toaletę. Basiorek Udo, Romeo Brzuszek. No. Dbają o siebie, chcą ładnie wyglądać. No to tak to wygląda. Czekamy. Nadzieję mamy. Podobno nadzieja umiera ostatnio. Mam tu na myśli remont bocianówki. Czy się doczekamy, czy się nie doczekamy? Zobaczymy.